Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, jest poniedziałek, jest 1 października, zaczęliśmy nowy miesiąc, a to jest kolejny odcinek Wstawaków, więc was bardzo serdecznie zapraszam. Zróbmy z tym tygodniem coś niezwykłego, czyli jedziemy. Moi drodzy, moi kochani, bardzo was serdecznie witam i pozdrawiam i bardzo się cieszę, że się spotykamy po raz kolejny. Jak się już może zorientowaliście w zeszłym tygodniu, bo kilka odcinków już stąd było, jestem ciągle w Bornem-Sulinowie, też może oglądaliście vloga ostatniego i to właśnie tutaj są takie fajne okoliczności borno-sulinowskie. Mamy poniedziałek, czyli kolejny odcinek z serii Taktyki Złego, czyli orki. Opowiadam wam o orkach, o śmiercionośnych, ich technikach i o tym, jak one to robią. Były już 3, dzisiaj będzie 4. Jaki jest 4 sposób orczego bądź orkowego mordowania rybek? Otóż są takie orki przy Norwegii, które nie żywią się tam rekinami, wielorybami i tak dalej. W ogóle kurczę, że taka orka takiego wieloryba, ale nie żywią się takimi wielkimi rybami, tylko jedzą takie małe ryby, na przykład śledzie. Podobno orki norweskie bardzo lubią śledzie. I mają problem z tymi śledziami, dlatego że śledzie są małe, zwinne, ruchliwe, są w stadach, szybko się poruszają, trudno jest je wyczaić. Nie? Taka orka trochę gruba, taka jak ja, pływa taka trochę ociężała, więc nie zawsze może dać się radę. W związku z tym pomyślałem w kupie i w pomyśle siła, więc damy radę. Jak orki polują na te śledzie? Otóż orki najpierw zbijają te śledzie w taki, jak to nazwać, no w taką kupę, nie? W sensie robią ze śledzia taką kupę, żeby śledzie były razem wszystkie, żeby się nie rozpraszały, a robią to w ten sposób, że robią takie bąbelki powietrzne i takie ściany z bąbelków robią, żeby jakby śledzie nie mogły tam popłynąć. Czyli próbują otoczyć z różnych stron te śledzie, robią te ściany bąbelkowe, żeby śledzie się skupiły tak w jedną tą. Potem te śledzie jeszcze mocno dezorientują, uważam w bardzo uroczy sposób, dlatego że się obracają w nich białymi brzuchami swoimi i te białe brzuchy dają odblaski tam od słońca, co nie, w sensie światło się odbija i te śledzie się trochę tak oślepiają. A kiedy to się stanie, one są już takie zbite w kupę i lekko takie już mniej ruchawe, to wtedy jedna orka wpada w środek tych śledzi, ustawia się w takiej pozycji i chlas ogonem, tak żeby wypchnąć kilkadziesiąt śledzi poza ten taki okrąg. Jak one się wypchną, czyli są w takiej małej tej, to tamte orki już tam czekają i chrum, 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 jedzą te wszystkie te. I tak robią tyle razy, te wszystkie akcje z wpływaniem do środka, aż się każda orka po kolei naje. W ogóle co za spryciule, nie? Te orki. Moi drodzy, jaka tu jest taktyka złego? Można by to oczywiście na tysiące różnych sposobów sobie wyinterpretować i poszukać symboli. Mnie to tak się rzuciło na oczy w jednym takim znaczeniu. W sensie te bąbelki powietrza mi jakby zrobiły robotę. Bo co to są bąbelki powietrza? Mam wrażenie, że bąbelki powietrza to są takie drobne rzeczy, które, i tak samo te odblaski tego brzucha, nie? Takie drobne rzeczy, które odciągają naszą uwagę od Pana Boga. Odciągają naszą uwagę od bycia z Nim, od bycia wiernym przykazaniom, od tego, co jest dobre i co złe. Czyli takie różne rzeczy, niekoniecznie jakieś tam wielkie zło, nie? Tylko takie drobne grzeszki, drobne odstępstwa, drobne niewierności. Takie rzeczy, które można sobie powiedzieć, no przecież to nie są jakieś straszne te. Czyli takie drobne bąbelki ustawiają się jak ściana z różnych stron. Tutaj jakieś pragnienie pieniądza, trochę jakichś przyjemności, trochę użycia sobie tutaj, zanegowania takiego małego przykazanka, odrzucenie tamtego i tak dalej. Czyli takie budowanie takiej ściany dookoła, niby przeźroczystej, czyli tak jak te bąbelki, że przecież to nie jest jakaś ściana grzechowa, tylko jak tylko będę chciał, to przecież przepłynę przez to. Tylko chodzi o to, że jak się dużo tego wybuduje i jak tych odblasków jeszcze trochę pójdzie, czyli różnych błyskotek życiowych uda się znowu wymyślić, to potem my tacy trochę ogłuszeni tym wszystkim jesteśmy, bo straciliśmy taką czujność na dobro, czujność na Ducha Świętego i wtedy orka klas wpływa ogonem i jesteśmy gotowi. I kochani, to jest nic innego jak taka czujność w rzeczach małych. To jest to, co mówił Pan Jezus, kto jest wierny w rzeczach małych, nad wieloma go postawię, nie? Nad wielkimi, będzie rządził wielkimi. Kochani, nie odpuszczajmy drobnicy, nie mówmy sobie tylko, to nie są takie poważne sprawy, nie szkodzi. Tutaj jak to jedno sobie zrobię, to nie zaszkodzi. I rzeczywiście może jak to jedno zrobisz, nie zaszkodzi. Tylko tu bąbelek, tam bąbelek, tu bąbelek, tam bąbelek, tu i nagle się robi ściana, ty jesteś ogłuszony i wtedy jak ci zły po prostu przypałuje czymś większym, to się nie pozbierasz. Pomyślcie dzisiaj, gdzie macie takie bąbelki, czyli takie drobne odstępstwa, drobne odejścia od Pana Jezusa, drobne niewierności,
takie rzeczy, o których sobie myślicie, to nie jest takie poważne. Jak się okazuje, jest i może nas zgubić, więc unikajmy tego. No dobrze, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was oczywiście w tym tygodniu. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze parę odcinków to w różnych tych okolicznościach nagrać, bo są tu super te miejscowe, więc jeszcze będziemy się tu spotykać. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro. W ogóle jutro jest wielki dzień, bo jutro, kurczę, już jest 2 października i jest spodek, w sensie wielbienie w spodku będzie ekstra. Więc na to się już bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Dobrego dnia, ściskam, pozdrawiam, Bogusławie i do zobaczenia. Z Bogiem, pa!